Pewien człowiek poszedł do wróżki i zapytał, jak będzie się mu powodziło w najbliższym czasie. Wróżka, ponieważ bierze za to pieniądze, musiała mu udzielić jakiejś odpowiedzi i udzieliła. Powiedziała mu, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy nic mu się nie uda. Za cokolwiek się weźmie, po prostu się nie uda. Natomiast w następnych sześciu miesiącach będzie się mu powodziło po prostu cudownie, rewelacyjnie. W związku z czym tenże człowiek przyjął określoną postawę wo wobec tego. Jaką posłuchaj za chwilę? Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o godzinie 5.55 budzę tysiące ludzi do tego, aby zmieniali nawyki. Mają zmieniać nawyki między m.in. po to, żeby ich życie ulegało ciągłej poprawie. A ich życie przecież znajduje się w ich strefie wpływu, bo co, jak nie nasze życie? No niestety nie do końca tak jest. Nie do końca rozumiem ludzi, którzy idą na przykład do wróżki albo czytają horoskopy, bo chcą się dowiedzieć, co ich też czeka. Chcesz na pewno wiedzieć teraz, jak zachował się ten człowiek, który poszedł do wróżki? Otóż jego zachowanie było spektakularne. Wróżka powiedziała mu, przypomnę tylko, że przez najbliższe 6 miesięcy nic mu nie będzie wychodziło. Za cokolwiek się zabierze, po prostu nie wyjdzie, ale za to następne 6 miesięcy przyniosą mu same sukcesy. Co w związku z tym zrobił człowiek? Przez pierwsze 6 miesięcy nie robił nic. No bo skoro i tak nie wyjdzie, to po co się starać? Natomiast najbardziej ciekawe jest to, że przez kolejne 6 miesięcy też nie robił nic, bo skoro ma wszystko być dobrze i ma, czekają go same powodzenia, no to przecież na pewno te pieczone gołąbki same spadną do gąbki. Tak to nie działa. Posługiwanie się horoskopami, przepowiedniami, uzależnianie się od yy, wróżek jest bardzo, ale to bardzo reaktywne. Ja przekonałem się o tym na bardzo wczesnym etapie mojego życia. Przez zupełny przypadek podsłuchałem gdzieś, jak moja mama z moją babcią rozmawiały, ponieważ moja mama udała się do wróżki, czy gdzieś tam ktoś jej przepowiedział, że ja mam podobno coś się wydarzy złego z moim życiem między 18 a 21 rokiem życia. Nie było tak naprawdę mi to zupełnie obojętne, bo ja miałem wtedy chyba 16 lat, jak to usłyszałem. Kiedy minęły te lata i mając 21 lat, odetchnąłem z ulgą, zdałem sobie sprawę z tego, że to jest po prostu bullshit. Że nikt, ale to nikt na tym świecie, nie może mi powiedzieć, że jeżeli urodziłem się pod określoną gwiazdą, to mój los będzie od tego uzależniony, albo że ktoś przepowiedział mojej mamie coś i tak już będzie. W mojej szkole podstawowej. Miałem kolegę, który był dokładnie w tym samym dniu urodzony co ja, i nasze losy potoczyły się diametralnie inaczej. Czy to, że się rodzę w określonym znaku zodiaku, oznacza, że muszę prowadzić określone życie? Nie, to jest reaktywne. Proaktywność polega na tym, że rozumiesz, że przyszłość. To jest niezapisana kartka papieru. Że przyszłość to jest taki czas, którego ciągle jeszcze nie ma i teraz, wskutek wyobraźni, samoświadomości, swojego sumienia i wolnej woli, masz pełną wolność wyboru. I ty możesz stać się w jednej osobie scenarzystą, scenografem, reżyserem i aktorem, bo wszystko będzie zależało lub Prawie wszystko, bo pamiętaj, nawet jeżeli coś się dzieje w życiu, co nie, nie masz na to wpływu, to zawsze możesz przyjąć wobec tego określoną postawę. Mam nadzieję, że udaje mi się Cię przekonać do praktykowania tego wyjątkowego, niezwykłego nawyku, który przecież tak bardzo wiąże się ze słowem odpowiedzialność. W słowie odpowiedzialność jest zawarte słowo odpowiedź, a to jest Twoja odpowiedź na wszystko, co się w Twoim życiu wydarza, bez względu na to, czy masz na to wpływ, czy go nie posiadasz. Czyli innymi słowy, odpowiedzialność to zdolność do wyboru Twojej odpowiedzi. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Cię do tego, że zasadniczą. Naturą człowieka jest działanie, a nie dostosowywanie się. Podobało się? To zareaguj odpowiednio. Bądź proaktywny w tym, w jaki sposób zareagujesz. Bo na przykład możesz napisać obszerny komentarz. To też jest Twoja decyzja. Jeśli uważasz, że robię coś wartościowego, to opowiedz o mnie innym, zasubskrybuj to albo zrób tylko kciuka. To Ty decydujesz. Jesteś panem w tym momencie, bo ja. Mogę Cię tylko o to prosić. Do zobaczenia w następnym filmie.